Z książki Jak Starka swego zeflika na powstanie wysłała, ludowe opowieści powstańcze Śląskiego Instytutu Naukowego. Jak Arka Bożek wysadził most. Około połowy sierpnia 1919 roku wieczorem weszło do mego domu trzech mężczyzn. Jednym z nich był Sylwester Janosz, stary druh z okopów. Zdziwiło mnie, że obładowani byli plecakami, które potem złożyli ostrożnie w kącie. Dwóch towarzyszy Sylwestra nie znałem. Zabawili u mnie krótko i wyszli. Pozostaliśmy sami. Janosz spojrzał na mnie, potem przeniósł wzrok na plecaki. Wiesz, co w nich jest? Zapytał. Dynamit. A co dynamit? 50 kilo dynamitu. W nocy z 16 na 17 wasz most kolejowy pod Markowicami wyleci w powietrze. Nie boję się powiedzieć ci o tym. Och, ty niepoprawny marzycielu. Czas zawrócić z błędnej drogi. Czyś jeszcze nie zrozumiał, że Niemcy chcą nas znowu nabrać, jak nabierali nas przez 4 lata wojny, gdy wmawiali nam, że walczymy o własną ojczyznę? A czy wiesz, gdzie nasza ojczyzna? Tu Janusz urwał i spojrzał bystro na mnie. Czekałem. No to ci powiem, która nasza ojczyzna. Polska. Dość już krwi naszej oddanej dla Niemiec. Polskę musimy postawić na nogi. Nie potrzeba by było tego całego zachodu z Persilem, taka zabawna nazwa dynamitu, gdyby w Paryżu nie pogmatwano sprawy. Pierońscy dyplomaci, smolimy na nich, sami sobie damy radę. Wbił we mnie przenikliwe wejrzenie, jakbym nie chciał przewiercić mnie na wylot. Potem rozejrzał się, wreszcie rzekł przyciszonym głosem. Jutro, pojutrze, będzie pucz, zrozumiałeś? Najpierw huśniemy most. Przez pucz Sylwester rozumiał powstanie. Co robić? Iść z Sylwestrem czy zostać? Miałem przeszło 20 lat, a w tym wieku prócz ideałów kochanki i ojczyzny pielęgnuje się w sercu także ideał wiernego przyjaciela. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku udaliśmy się więc z plecakami pod Markowicki most. Janosz prowadził z sobą rower, gdyż miał jeszcze przed wybuchem pojechać dalej. W drodze opadały mnie różne myśli, kąsały mnie i uspokajały równocześnie. Był jeszcze czas do odwrotu. Mogłem powiedzieć Sylwestrowi, że nie jestem członkiem jego organizacji, że się rozmyśliłem. Ale w naturze mojej było coś, co nie pozwoliło mi się już cofać raz obranej drogi. Pod nasypem Janosz pouczał mnie jeszcze, co mam robić. Parę minut przed północą nadjechać miał pociąg pospieszny Berlin-Wiedeń. Most powinien wtedy wylecieć, gdy znajdzie się na nim lokomotywa. Niech idzie z mostem w kilomaty, dodał przyjaciel zawziętym głosem. Na godzinę przed wybuchem Sylwester pożegnał mnie, wsiadł na rower i pojechał. Pozostałem sam na pastwę moich uczuć. Rozważałem, czy wysadzić w powietrze tylko most, czy też most z pociągiem. Nagle żal mi się zrobiło tych ludzi, którzy jadą w wagonach, nie przeczuwając, jak strasznie grozi im niebezpieczeństwo. Ogarnęło mnie przerażenie. Co ci ludzie winni, że dyplomaci w Paryżu zmienili swą decyzję? Wystarczy sam most, postanowiłem. Nie, pociąg nie pójdzie w kilomaty. Most to martwa rzecz, w pociągu są żywi ludzie. Pomacałem przewody elektryczne i spojrzałem na zegarek. Za chwilę nadjedzie pospieszny. Jakoż po kilku minutach dotarło do mnie takie dalekie dudnienie. Dopędził berliński ekspres. Gdy czerwone światełko ostatniego wagonu znikło już za mostem, położyłem rękę na baterii. Straszliwy huk wstrząsnął powietrzem, tuż obok mnie pacnął ogromny głaz. Niewiele brakowało, abym przypłacił życiem swój pierwszy wyczyn dla Polski. Zaczęło się pierwsze powstanie śląskie.